Dzień dobry Państwu, poranny przegląd rynku Forex. Zapraszam, 11 czerwca. Właściwie to szybko przechodzimy do sytuacji rynkowej, ponieważ dzisiaj tak naprawdę w kalendarzu pustki. Dopiero jutro, Wielki Dzień, czyli pojawi się informacja o inflacji w Stanach Zjednoczonych, i potem wieczorem polskiego czasu zakończy się posiedzenie Komitetu Otwartego Rynku. Ale dzisiaj, właśnie, raczej spokojny dzień. I też raczej można zakładać, że też na rynkach nie będzie się za dużo działał, tylko będą one wyczekiwać na to, co przyniesie jutrzejszy, jutrzejsza sesja. Widzimy na kontrakcie na Nikkei tutaj powolny wzrost. Nadal różne opcje tutaj są brane pod uwagę, ponieważ ta już od paru tygodni mamy tutaj konsolidację i warto poczekać na jej zakończenie i wyciąganie wniosków. Ciągle scenariusz wznowienia spadków jest tutaj realny. Nie ma na razie sygnałów, które by to uniemożliwiały. O, tak to można określić. Oczywiście mamy trend średnioterminowy i długoterminowy wzrostowy. No, tutaj były niedawno rekordy, więc no, ten scenariusz pozytywny ma może nieco więcej szans na realizację, a nawet jeśli miałby być negatywny, to też niekoniecznie jakiś znaczący, bo to może być po prostu ruch podobnej wielkości jak ten tutaj wcześniejszy. Jeśli chodzi o kontrakt na S&P, no to widzimy tutaj waha się w okolicy rekordów, więc na razie nastroje ciągle pozytywne, i, ale też od paru dni mamy tutaj przystanek, no i właśnie tutaj czy jutrzejsze dane, czy też no raczej sama decyzja nie będzie zaskoczeniem jutrzejsza, więc y, może dane o, właśnie o inflacji tutaj coś zmieni jeśli będą odbiegać od oczekiwań. Kontrakt Dow Jones, y, nieco słabszy od S&P. Y, to odbicie, które wcześniej się pojawiło, nie doprowadziło do zbliżania się do szczytów, tylko tutaj Jesteśmy nawet poniżej połowy tego wcześniejszego ruchu spadkowego. No, struktura indeksu jest inna, też inny sposób wliczania. Jeśli chodzi o kontrakt na DAX-a, powrót tutaj do okolicy wcześniejszych lokalnych szczytów. Po raz kolejny, wczoraj miałem miejsce próba zejścia niżej, i zaraz szybko pojawiła się kontra ze strony popytu, więc na razie. Tutaj ta korekta swobodnie powoli przebiega, ale też bez jakichś wielkich perturbacji, jeśli chodzi o długi termin i średni. Tutaj dosyć szybko może dojść do, do powrotu do trendu głównego, jeśli by taka chęć się pojawiła. No też mamy tutaj linię trendu niedaleko, więc tutaj te próby popytu do jakby sugerują, że tu ciągle jest chęć do, właśnie do tego, żeby ta wznowa się pojawiła. Ciekawa sytuacja na ropie, ponieważ po tym dynamicznym spadku sprzed paru dni doszło teraz do dosyć podobnego w swojej dynamice odbicia. Też poziom tutaj dolne ograniczenia. Dolnego ograniczenia konsolidacji został przełamany, i tak właściwie cena wróciła do tego przedziału, który wcześniej był określany przez tam kilka tygodni. To mamy tutaj na wykresie cenę WTI. Zbliża się ona do linii trendu spadkowego, ale tak naprawdę dopiero przebicie poziomu tutaj górnego, czyli ostatniego lokalnego szczytu na poziomie 85 dolara za baryłkę byłoby sygnałem, no, tutaj znaczącym, pozytywnym i, i sugerowałby, taka sytuacja sugerowałaby tutaj dalszą, dalszą zwyżkę. Póki co to jest jeszcze jakby zanegowanie tego słabego sygnału tutaj, który miał miejsce wcześniej, ale to jeszcze nie jest zmiana, pełna zmiana kierunku trendu na wzrostowy. Trzeba się liczyć z tym, że tutaj ciągle jeszcze podaż może się ujawnić. I w związku z tym no, warto być tutaj ostrożnym, jeśli chodzi o optymizm. Na rynku złota cena zbliżyła się niedawno do tego tutaj lokalnego dołka na poziomie 200, 2275. Wcześniej, jak rynek znajdował się gdzieś tutaj w tej okolicy, można było ten dołek odbierać jako poziom potencjalnej podstawy, potencjalnej formacji podwójnego szczytu. Teraz ten scenariusz ma nieco mniejsze znaczenie, czy nieco, mniejszą, nieco mniejsze prawdopodobieństwo realizacji, ponieważ no tutaj pojawiła się głęboka korekta i spadek. Oczywiście, teraz może doprowadzić do jakiegoś testu tego poziomu wsparcia, ale to raczej już może nie być tak naprawdę realizacja tej formacji podwójnego szczytu, a tylko po prostu test wsparcia i być może jakaś kontra od razu ze strony popytu. Oczywiście sama formacja też może się pojawić, ale biorąc pod uwagę to, to, że to nie poszło jednym ruchu, ten cały spadek, tylko jednak tutaj korekta dosyć zauważalna ma miejsce, no to po prostu koncepcja tego, tej formacji podwójnego szczytu ma nieco mniejszą szansę na realizację w pełni, czyli no, wypełnienie tego minimum, które gdzieś tam stoi powinno się pojawić. Umocnienie dolara w ostatnich dniach i co przekłada się na to, że tutaj potwierdzony został ten obszar oporu na parze eurodolarowej. W okolicy nieco, w okolicy 1,09 powiedzmy, czy tam nieco poniżej. No też tutaj swoją, swoją cegiełkę dorzuciło nie. Euro po weekendowych wyborach do Parlamentu Europejskiego i pewnych ruchach na scenie politycznej, szczególnie we Francji. Ale to mi się wydaje, że to jest tylko taki na razie, jeśli chodzi o ten polityczny czynnik, to jest, na razie ma mniejsze znaczenie. No, jutro właśnie dane o inflacji w Stanach i, i, i wspomniana decyzja Komitetu Otwartego do Rynku. I tutaj też może to wpłynąć na to, że. Te zmiany na tej parze będą miały miejsce nieco większe niż w ostatnich dniach. Technicznie opór podtrzymany, nawet taki sygnał sugerujący ruch tutaj w kierunku dolnego ograniczenia tego takiego pochłonnego kanału. No, zobaczymy. Zobaczymy, dlatego że na przykład na parze funta do dolara ta. Przewaga dolara nie jest wcale taka oczywista. Tutaj nadal sekwencja kolejnych dołków jest podtrzymana. Ten ostatni, który miał miejsce niedawno, też na razie przynajmniej broni się ten poziom tutaj ponad poziomem poprzednich dołków. Więc na tym wykresie na razie trend wzrostowy w tym krótkim okresie ciągle jest obowiązującym. No, nie zapominamy oczywiście o tym, że tutaj mamy jakiś opór, i na razie nie został on pokonany. Więc tutaj, no wznowienie spadku, czyli osłabienie funta względem dolara, byłoby jakimś sygnałem potwierdzającym, powiedzmy, to, co miało miejsce wcześniej na euro-dolarze. Okej, okay, no, jeśli to wszystko, jeśli chodzi o tę sytuację rynkową. Więc dziękuję Państwu za uwagę i do następnego razu.